Siemanko, witajcie. Kolejny dzień to kolejna aukcja. Tym razem TL7 za 10 tysięcy złota. To jest minimalna oferta. Pytanie, czy finalnie jakby będzie więcej tego golda potrzebnego, żeby wylicytować TL7? No to dowiemy się bliżej 23. Czy polecam, czy nie polecam? Bardzo Wam polecam obejrzeć filmik, recenzję tego pojazdu, gdzie dokładnie opisałem, jakie on ma zalety, wady, jak on się prezentuje na moim głównym kanale. Pewnie gdzieś się Wam wyświetli link czy coś. Tam możecie sobie to przeanalizować na spokojnie. Ja w tym odcinku postaram się Wam pokazać, jak on się sprawuje obecnie w WOT-cie. Co prawda nie minęło jakoś sporo czasu, ale ja też jakoś bardzo dużo tym nie grałem. W momencie, jak nagrałem ten odcinek, to przestałem nim grać. To też może trochę świadczyć o tym pojeździe, że nie jest on jakoś specjalnie warty uwagi, nie jest to super 9 tier, ale to mimo wszystko to jest 9 tier premium, który zarabia więcej. I dla niektórych to może być jakaś tam odskocznia, że nie wiem, zawsze zarabiacie na 8, to może na 9 coś, tylko no nie mamy tutaj jakichś super argumentów, żeby wybierać ten czołg i grać się w bitwy. To raczej taka zajawka kolekcjonerska, tak bym określił, i no nie gra się tym jakoś super przyjemnie. Przepraszam Was za... za mój materiał wczorajszy. On nie był dobry, mianowicie trochę tak na początku przyjąłem taką narrację, że to ISU jest słabe, jakoś nie spodobało mi się, nie zrobiło dobrego pierwszego wrażenia i tak. Może za bardzo hejtowałem to, może powinienem się jakoś, jakby mieć takie inne spojrzenie na to wszystko. No i no nie wiem, to jakoś miałem powiedzmy gorszy dzień, niewyspany byłem i też ta pierwsza bitwa mi nie siadła i też przyznam szczerze, że zapomniałem nagrać ten odcinek, był on trochę tam na siłę, na szybko wszystko robione po łebkach, a tak nie powinno być. No i za to Was przepraszam, bo tak sobie przeanalizowałem to na spokojnie i nie jestem dumny z tego wczorajszego filmiku, który widzieliście. No a tak, wracając do bitwy, no to nie mamy nikogo w mieście i zaraz te czołgi mogą gdzieś tam dojeżdżać, przejeżdżać sobie po prawej stronie, więc muszę być maksymalnie uważny, bo ktoś tu się może wychylić, no właśnie tutaj. Na całe szczęście nie jestem wykryty, tylko jest problem, bo zaraz ktoś może podjechać tutaj do mnie, pod te budynki i zaświecić mnie na 50 metrów. To jest kwestia czasu, kiedy Szarfutur ruszy się na przykład do tych budynków i wtedy on mnie zaświeci i wtedy ja mam gigantyczne tarapaty, więc najlepsze dla mnie będzie ucieczka i jakaś defensywna pozycja i powinienem już być dawno w tych okolicach, żeby posnajpić i skorzystać z tego magazynka, żeby postrzelać, bo tak naprawdę to straciłem ten cenny czas w momencie, kiedy te czołgi sobie tak przejeżdżają wesoło na otwartym, a ja nie strzelam, no to to jest mój błąd. Mamy Type'a 68, raz dostał. No ale co dalej, 3 pociski i czy ładować ten magazynek, czy nie, to jest problem. Obecnie te magazynki najlepsze są z tym automatycznym systemem do ładowania. Jak wiecie, przykładowo Progetto, tego typu magazynki, to jest coś wspaniałego, no bo nie trzeba myśleć, czy ładować teraz, czy nie ładować, czy będzie okazja, czy nie będzie tej okazji. No ale 3 pociski to nadal sporo, dlatego zatrzymałem je. No i teraz mam 2. Akurat on się cofnął. No i chyba przeładuję. Zobaczymy. 37 sekund, 4 pociski, które średnio biją za 360. W konsekwencji to powoduje, że TL7 ma jeden najgorszy chyba DPM ze wszystkich niszczycieli czołgów 9 poziomu. No i to jest bardzo, bardzo odczuwalne. 1000 uszkodzeń u mnie. Nie wiem, czy nie powinienem się jeszcze bardziej cofnąć, bo ta moja pozycja jest zagrożona przez to, że na środku, jak widzicie, oni już podjechali. Tak, spodziewałem się takiego zagrania, że podjadą na to 50 metrów, no bo jak my nie mamy żadnych czołgów w mieście, to to może podjechać. Więc ja się znowu wycofam. Nie chcę być aż tak narażony na to, że oni mnie zaświecą. Gdzieś tam postrzela, bo ktoś podjedzie zbyt blisko. Więc wolę się ustawić i no jestem mimo wszystko niszczycielem. Zobaczyć, kto, może ktoś coś mi podświetli. Tutaj przejeżdżającego albo na środku ten prototyp bardziej coś może zaświecić. Chyba, chociaż Gesora nie ma. Wygląda to bardzo, bardzo słabo. A ten prototyp ucieka. Baczy to P. No mógłby zaświecić coś, ale niestety tego nie robi. Oho, jest STG. Ja będę wykryty po strzale, ale trudno. Jakby nie ma aż takiego wielkiego problemu.
Bo powinienem być w miarę schowany. No chyba, że Arta. Ale Type nie powinien do mnie strzelić, a zobaczcie, baczę DP. Oddał jeden strzał, może stał sobie tutaj i dostał spota i zginął. A ja wystarczyło się cofnąć za ten budynek, gdzieś być tutaj. I wtedy baczę DP by w życiu nie stracił całego swojego HP za jeden strzał, najprawdopodobniej. Dobra, na linii 1-2 Emil tam sobie gra. Myślę, że te czołgi podjeżdżają, dlatego ja chciałem skorzystać z tego krzaczka i kogoś wykryć. Widzicie, 56 TP. Kończę ładować magazynek. Celuję się przez ten murek, mniej więcej tak. Za nisko to było. To teraz tak. To wchodzi. To wchodzi. I jeszcze jeden strzał. I to jakimś cudem nie weszło, ale T28 prototyp. I ktoś ratuje. I dobija my 56 TP. Czy to można wygrać? Nie wiem, ale jakaś szansa jest. Tym bardziej, że Emil rozwalił Skorpiona. Po HP minus 1800. Oni muszą popełniać błąd, w sensie jechać tak na siłę. W tej sytuacji najważniejsze jest to, żeby rozwalić te wszystkie czołgi wokół T95, a nie T95, bo T95 można zawsze jakoś łatwo objechać, coś można zrobić. To, że on ma dużo HP, to aż takie gigantyczne zmartwienie nie jest. O, zaświeciłem tego typa, to było ważne. Teraz chciałbym ja go dobić, muszę skupić ten strzał do końca i dobijam go. T95 już jest bokiem, ale pytanie co z Scharfuturem i 113. Te czołgi mogły się wracać. Ja też biorę taki scenariusz pod uwagę, no bo przecież przeciwnik nie ma w ogóle górnej części mapy obstawionej. No i zobaczymy, czy Scharfutura gdzieś tu wyświecę. Jeżeli nie, to spróbuję gdzieś pojechać do tego krzaczka. T95 najprawdopodobniej jedzie sobie tędy, więc ja w głowie mam coś takiego, że ja objadę T95. Albo nawet mógłbym spróbować wjechać w krzaki. On jest najprawdopodobniej już gdzieś tutaj. Gdyby mi się udało zająć jakieś krzaki, to byłaby rewelacja. Włączę ładowanie magazynka. Patrzcie, jestem tutaj. Chowam się tak, żeby T95 mnie nie zaświeciło. Ja będę spotować Scharfutura i 113, jeżeli one się jakoś bardziej głęboko wychylą. T95 nie ma pojęcia, gdzie ja jestem. I on może jechać dalej głębiej po artylerię. Może mnie gdzieś szukać, ale nie powinien się spodziewać takiego zagrania. I tego Scharfutura ja cały czas raczej świecę. Mimo, że ja go tak bezpośrednio nie widzę, to mam właz dowódcy, który wystaje i włazem dowódcy chyba go świecę. Tak mi się wydaje. Zobaczymy, czy coś padnie. Tak jest, spada po asyście, więc tylko i wyłącznie ja go spotuję, bo dostałem cały damage po asyście. No i musicie przyznać, że to jest bardzo ciekawe zagranie. Mi się to mega podoba, bo to było coś totalnie niespodziewanego. I T95 przejeżdża dalej. Ja też go świecę, więc i to jest mega interesujące. 113 na środku. Mogę zacząć strzelać T95 i go próbować jakoś objechać. T95 strzeliło. Tylko pytanie... Okej, T95 dostało. To nie jest teraz pewny strzał. Na pewno nie zacznę teraz strzelać. Może powinienem próbować? A próbuję strzelać. Zobaczcie, jest gąska. Poczekam, aż się naprawi. On mnie nie zaświecił. W ogóle mnie nie zaświecił. To jest mega ciekawe przez te krzaki jakoś. Więc oddam cały magazynek. Aha, dwa razy nie przebiłem. Ale objadę sobie. Nie wiem, jakim cudem ja tego nie przebiłem. Teraz dostałem spota. Nie wiem, co tutaj było po drodze. Jakiś może ten krzaczek albo ten krzaczek. Zbiorę razy co 113, ale to nie jest problem, bo ja będę na plecach T95. W głowie miałem coś takiego, że oddam kilka strzał do T95. Obrócę go bokiem do naszych. 113 może do mnie strzelić. Gdzieś tu odwrócę uwagę, ale konsekwencji rozwalę T95 i to będzie czołg, który no, był mega ważny pod tym względem, że on strzelał w nasze sojusznicze pojazdy i je blokował, wypychał z pozycji, a tak to jeżeli się teraz go pozbędę... O, weszło to przez gąsienicę, więc fajnie. No to już nie jest takie zmartwienie, zostaje samo 113, na które załaduję złoto i objadę sobie go i wtedy stworzę ogień krzyżowy. Mniej więcej teraz zniknąłem ze spota. On akurat był nawet i tyłem, ale ja przeładuję magazynek. Co z tego, że mówiłem, że T95 na przykład nie powinniśmy się martwić i w ogóle, że to nie jest taki wielki problem. A potem powiedziałem, że T95 to jest czołg, który warto wyeliminować, bo po prostu już widziałem, co T95 jakby miesza wśród mojej drużyny i no nie wiem, nie jestem w stanie tego teraz tak na sucho, szybko powiedzieć, ale taktycznie rozwalając T95 otworzyłem mnóstwo stref dla moich sojuszników, żeby się lepiej ustawili.
A w tym momencie, kiedy mówiłem, że T95 jest nieważne, no to w tym akurat momencie, jakby z mojej perspektywy, ważniejsze było to, żeby dobić te czołgi na środku, bo T95 po prostu może zostać samo i je rozwalić, ale 113 spróbuje zbić bazę. On podjechał już gdzieś tutaj na pewno i stamtąd próbuje. Czy to mu się uda? Jeżeli mu się to uda, to ja jeszcze mam szansę na magazynek, ale nie sądzę. Chyba Emil to skapuje, bo on będzie za kamieniem. Tak jest, Emil to skapował. 113 gdzieś tam strzeliła, nie trafiła. A szkoda, bo jeszcze tutaj była szansa na 3 strzały z uszkodzeniami. No i ta bitwa wyborna. No nie spodziewałem się takiego obrotu spraw. Wydaje mi się, że wy też. I to zagranie z tym wjechaniem w krzaczek to naprawdę będzie zapamiętane przez długo. Przeze mnie, no bo też dawno nie było takiej okazji, a to było perfekcyjnie rozegrane, tak mi się wydaje. Zarobkowo 100 tysięcy minus koszty naprawy amunicji i materiały eksploatacyjne, 60 tysięcy, no i 3 tysiące tych uszkodzeń, wynik drużynowy, tak. Jeżeli chodzi o koszty amunicji, 1060 kredytów, 4800 i 900 na heki. Heki fajne, 105 penetracji, ale no nie zawsze jakby jest to okazja, żeby dać aż 4 pociski odłamkowo burzące, chociaż może będzie dzisiaj taka okazja, lecimy dalej. Dębina z ósemkami. Mamy EBR-a, który jedzie środkiem, LC i Vena, więc trzeba z tego skorzystać i podjechać w jakieś krzaczki fajne, postrzelać coś. 13 sekund do przeładowania, na razie jeszcze muszę poczekać, ale spodziewam się, że EBR coś mi pokaże, bo ktoś uleje się na niego, to znaczy wjedzie w ten dół i w niego będę mógł strzelać. Zobaczcie, Charioter. Możliwe, że się tam się wychyla. To jest piątka bokiem. Jest Patton Tank bokiem. Oddaję strzał, wchodzi. Drugi strzał, nie wchodzi. Trzeci strzał, nie wchodzi. Czwarty strzał, siadło. No tak, 2 na 4. Czyli 50% skuteczności. Zawsze mogło to być 0, więc trzeba się cieszyć z małych rzeczy. No ale powiedzmy sobie szczerze, że no 3 na 4 to były takie oczekiwania. 4 na 4 byłaby to petarda. Niestety nie weszło. Też nie ma za dużo czasu, żeby skupić ten celownik do końca, bo ten czas skupiania jest dłuższy niż czas pomiędzy pociskami, dlatego powinien na przykład bodajże tam niecałe pół sekundy dłużej skupiać, to wtedy miałbym pewniejszy strzał, bardziej skupiony w pełni, ale no, jak sami widzieliście, jak gracie niszczycielami, to często są takie momenty w bitwie, gdzie możecie oddać ten strzał, a potem od razu ktoś się cofnie albo zniknie i no, ważne jest to, żeby no, szybko oddawać te strzały momentami. No, sami zresztą gracie w WOTA i widzicie, że ten parametr też jest bardzo istotny. Druga strona odpuszczona przez przeciwnika, tu przejechaliśmy sobie już dosyć agresywnie, jest Patton Tank. 4-1, dużo niszczycieli w bitwach w ogóle, to też jest ciekawy fenomen. Można czasami pograć nim agresywnie, tylko jest mało punktów wytrzymałości, bo 1650, a przypominam, że ja mam wzmocnienie, czyli więcej punktów wytrzymałości ten moduł. Korci. Ale zobaczcie, że on delikatnie zmieni położenie, to od razu nie mogę tego przebić. I oddałem jeden strzał i zostałem wykryty i nie trafiłem. Więc szkoda, wielka szkoda. Przeładuję sobie to. Zobaczymy, co on wykombinuje na tym włoskim niszczycielem. Trochę boję się wjeżdżać w ten sam krzak, bo ktoś tam jeszcze może być. Ale w sumie kto? Skoda to jest jedyny czołg, który nie był wykryty, i LC Ivan. Więc aż tak się nie obawiam. Jest jakaś szansa, że oni będą odbijać tę stronę, bo zobaczcie, jak oni są domknięci. Wszyscy stoją na tych kampach, jest dużo niszczycieli, nikt nie bierze tego ciężaru gry i graniem w pierwszej linii, każdy gdzieś tam jest wycofany. Stąd, nie wiem, jeden czołg pojechał do miasta, tu rozwaliśmy tego na przejeździe i w zasadzie to flanki są tak otwarte, że możemy już podjeżdżać te sektory w trzeciej minucie bitwy i dzięki temu jest bicie na Skorpiona. On nie jest w ogóle tego świadom i oddaje ten jeden strzał, wchodzi, drugi strzał niestety nie, no a na trzeci strzał nie było czasu. No szkoda ładować magazynek, jak mam dwa pociski, więc ja je zatrzymam, oddam te dwa strzały i będę ładować potem, no bo ten czas ładowania jest dosyć długi, a myślę, że warto teraz oddać do końca ten magazynek.
Dobra, to weszło. Mimo wszystko to i tak nie były w pełni skupione strzały w EBR-a, czy w ten włas. Nie było tego, nie było tej pewności, że to trafię i przebije, ale na szczęście się udało przebić. No i bitwa bardzo szybka. 4 minuty minęły, a już jest po ptakach. A u mnie 1600 uszkodzeń tylko i wyłącznie. Gdybym miał lepszy DPM, to mógłbym cały czas jakoś objeżdżać, strzelać, coś robić. Niestety, nie mogę sobie na to pozwolić. No i to jest spory mankament tego pojazdu. Uszkodzenia na minutę. No ale może coś tutaj... No nie, strzeliłem we wrak, ale ze mnie jest ban. Jeżeli ja tego typu magazynkiem nie oddaję pewnych strzałów i jeszcze czegoś nie przebijam, no to jest jeszcze większa tragedia. No bo każdy strzał jest na wagę złota wręcz, można to tak powiedzieć. Zostały te czołgi w dole, ja nie wiem czy ja zdążę. Nie jestem demonem prędkości. W ogóle tutaj brakuje z 5 slotów albo 6 slotów na wyposażenie. Tu jeszcze by się przydało turbo, przydałoby się tam skupiaczka, różne te moduły, że naprawdę jest w czym wybierać i głęboko można się zastanawiać nad tymi modułami, co chcemy brać. Ja akurat gram na przykład z ulepszonym wzmocnieniem, dlatego że często gram tego typu czołgami trochę agresywniej, staram się gdzieś podjechać. Może w poprzedniej bitwie tego nie było widać, ale w tej bitwie trochę było to widać, że no staram, nie gram jak taki typowy niszczyciel gdzieś tam z daleka. No i korzystam z tego atutu, że ma obracaną wieżę. Ale też nie przebijam znowu, nie trafiam wszystkich strzałów. Dobra, siadło z podpaleniem. I to nie przebiłem, znaczy nie trafiłem. Źle przycelowałem też, mogę powiedzieć śmiało to, że te strzały Webra nie były najlepsze. A szkoda, bo można było zrobić powyżej 3000, więc już ten damage jakiś tam wbiłem. Więc coś udało się odwrócić w tej końcówce, na całe szczęście tam dojechałem. Można było zagrać delikatnie lepiej, nie mówię, że nie. Zarobkowo 92 tysiące, 55 po odliczeniu kosztów. Tak się prezentuje, fajna druga bitwa, zobaczymy jak to będzie wyglądać w trzeciej. Autostrada, mamy T-49, czołg lekki, który chyba wjedzie w jakieś krzaczki. I możliwe, że będzie jakaś fajna strzelnica. Ja nie jestem fanem robienia czegoś takiego jak ten Type 59. Nawet jak grałbym medem, nie polecam podjeżdżać w te rejony. Dlaczego? Dlatego, że prędzej czy później przeciwnik będzie mieć więcej czołgów tutaj. Raz wam to wyjdzie, super, przepchniecie, ale na przykład 3 razy z rzędu potem przeciwnik będzie mieć więcej medów, zjadą na was i was rozwalą, albo jeszcze gorzej, zajmą te pozycje i wy stąd nie będziecie w stanie nic zrobić. Nie możecie się cofnąć, nie możecie pomóc na drugiej flance. To jest takie blokowanie czołgu i nie jestem fanem takiego zagrania. Uważam, że niestety, ale autostrada jest tak zrobiona, że lepiej ze strony meda tę stronę górną odpuścić, skupić się właśnie na strzelaniu, korzystaniu z czołgów lekkich. I tu można dużo darmowych uszkodzeń zadać, potem na przykład pomóc w mieście i następnie bronić bazy z bardzo dobrych pozycji. Taki idealny scenariusz, tak samo jak idealny ten magazynek, no bo zaskoczyłem się bardzo pozytywnie. 4 na 4, ten ostatni strzał też tu przeciął przez murek. Tutaj są murki, o których mogliście nie wiedzieć, ale no tu idealnie to trafiłem. Te poprzednie strzały też bardzo ładnie weszło, 1464 na liczniku. No i pytanie, czy typek to się tam utrzyma, no bo też będzie mieć wsparcie od SU, które nie przebiło. Gdybym ja nie ładował magazynka, no to też mógłbym mu zapewnić niezłe wsparcie. Patrzymy cały czas na metry. 500 metrów jestem bezpieczny, nikt nie powinien mnie stąd zaświecić i skupiam się na tym, żeby teraz go dobić. I tego nie trafiam. Szarf futuru oddaję magazynek. Czy ktoś tu będzie się wychylać jeszcze na tego typa? Ja wceluję się od razu w te krzaki, bo tutaj może być nawet w krzaku ten paton. Zobaczymy to. Czy typek coś pokaże, czy T49 coś pokaże. Co robi przeciwnika czołg lekki? Oj, mogłem strzelić, ale spojrzałem się na drużynę. Co oni mają za lata? Szarmle zginął, więc on nas nie zaświeci. Bo jeszcze minusem grania na przykład tutaj, gdzie ja gram, jest taki fakt, że na przykład light mógłby pojechać sobie tędy i tu mnie zaświecić i wtedy mam dętkę. Ale Szarmle zginął tutaj, zapomniałem o tym, więc jest w porządku. I też z drugiej strony, jakby on pojechał sobie gdzieś tędy, to najprawdopodobniej i tak nasze T49 by mnie uprzedziło i pokazało, że ten Szarmle tutaj zmierza, to zdążyłbym uciec. I pewnie większość tych innych czołgów nie byłaby na to wszystko gotowa. Paton chyba nie ma takiej cierpliwości, wychylił się. Ja nie trafiłem w tego nomada i zrobiliśmy
Bardzo fajne uszkodzenie na początek. Jeszcze bym chciał strzelić. Nie, dobiłem. I dobić nomada. Ale teraz mamy jakby taki bodziec, bo wiemy o tym, gdzie są te czołgi. Wiemy, że przeciwnik ma dużo czołgów w mieście. Udes jest sobie tutaj, ale to nie jest wielki problem. Przelatuje magazynek i rozwalamy nomada ST1, potem jedziemy po Udesa i podjeżdżamy po przeciwnika bazę i albo kapujemy, albo strzelamy w plecy. To jest taki moment, gdzie wiecie, nie pojechałem w ciemno jak ten typ, fajnie, typ przeżył, daliśmy mu wsparcie, zrobił też sporo po asyście na pewno, ale jak powiedziałem wcześniej, często zdarzają się takie sytuacje, że zamykamy się tutaj, nie mamy drogi ucieczki, przeciwnik ma więcej czołgów, gdzieś tam na nas się te czołgi uleją, nie dostaniemy wsparcia, akurat w tym wypadku tak nie było i lepiej nie grać aż tak w ciemno, jeżeli tak mogę to opisać. Jeżeli chodzi o takie granie w WOTA i warto skupiać te strzały do końca, a nie tak nonszalancko strzelać jak ja w STA1, bo znowu jednego pocisku nie trafiłem. No naszym zadaniem jest jak najszybsze wyczyszczenie tych czołgów, rozwalanie artylerii, żeby ona potem nie psuła bitwy. I potem w zależności od tego jaka będzie sytuacja, albo powrót na bazę, albo strzelanie tym czołgom w plecy. Ale zanosi się na to, że miasto przegramy, więc wymienimy się stronami, to nie jest jeszcze jakieś turbo złe. Ale po HP boję się, że może nam brakować tych lepszych czołgów do walczenia tak bezpośrednio. Dobrze, fajne jest to, że mamy czołg lekki, który na przykład on teraz powinien pojechać po artylerię, a my powinniśmy wracać na bazę i skupić się na tym, żeby tam jak najwięcej tych uszkodzeń zadać i spłacić się. Spłacić te czołgi, które giną w mieście, bo one na pewno tam przegrają, tak patrząc na tą liczbę luf. No i teraz naszym zadaniem jest to, żeby ustawić się i zrobić te uszkodzenia na przejeździe, tylko to jest spory problem, bo oni pojadą od tej zewnętrznej części miasta, no i wydaje mi się, że to nam się nie uda. I teraz tak, możemy próbować przejmować bazę, to jest sensowne zagranie. Najlepsze by było wjechanie w trójkę w kapa, ale wątpię, że tak się zdecydujemy na to. Minus 7000 HP, trzeba będzie korzystać z T49 i dobrą miejscówką chyba będzie gdzieś granie na środku. Prawdopodobnie przeciwnik też może zaraz przejmować bazę. Oni się mogą wracać, ale ze środka. Ja będę mieć bicie na te czołgi, które się wracają, gdzieś są po lewej. I nie przebijam strzału. Szukam dolnej płyty, tylko no ja chyba nie trafię tego w dolną płytę. Dobra, trafiłem na ślepo. Ładuję dwa pociski. Ostatnio też w tej pierwszej bitwie nie zwróciłem uwagi na pociski, że ładowałem dwa pociski, więc teraz załaduję cały magazynek. Myślę o tym, że na pewno ktoś jeszcze się wraca. I pytanie, co nasze medy wykombinują? Zobaczcie, dwa czołgi się wracają. I te czołgi będą ustawione na wieżę. Nasze medy są zaświecone, mogą dostawać z miasta. I Sharpshooter paruje niestety. Aż trzy czołgi się wróciły. No i teraz wiemy, że tutaj są trzy czołgi ciężkie i one nie dadzą wsparcia w mieście. W mieście zostały dwa niszczyciele plus Alpine Tiger. I wydaje mi się, że możemy próbować to miasto, ale teraz bardzo ważne byłoby dobicie Emila. Może to weszło, może, ale nie skończyłem go, więc albo nie polosowało, albo nie trafiłem. No fajnie było tego typa też spłacić, ale też, jak powiedziałem, dobrze by było wyczyścić miasto. Jedzie sobie Renegade. No nie, 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 nie dam rady. Przeładuję pełny magazynek i spróbuję coś ukończyć w tym mieście. Mam HP-ki, jestem jedynym czołgiem, który ma full punktu wytrzymałości. I chciałbym po prostu przelać się gdzieś do tego miasta, wyczyścić go, wyczyścić tego niszczyciela i potem gdzieś uciekać dalej, grać na dystans, korzystać z T49. No ale dopóki wiem, że trzy czołgi są tu, nie wiem co z tymi dwoma pojazdami, to spróbuję. Spróbuję zaryzykować i spróbuję wjechać w tego włoskiego niszczyciela i liczę na to, że te dwa czołgi z prawej. Oho, widzicie, Alpine Tiger nie będzie pomagać. Wiem, że mogłem do niego strzelać, ale ja nie mam czasu, bo jeżeli na przykład znowu bym ładował magazynek, no to wtedy pewnie ten włoski niszczyciel już byłby, miałby wsparcie. Coś by się tam innego działo. On mnie nie przebił. Ja go kończę. Rewelacja, ładuję magazynek i mamy fraga za darmo. I to jest naprawdę trudny czołg do przebicia. Cieszę się bardzo, że udało mi się go rozwalić bez straty HP-ków. A taki Alpine Tiger, no to sami wiecie, że to nie byłby jakiś wielki problem. No i minusem jest to, że artyleria przeżyła. O tym też nie pomyślałem. Szkoda, że nasz Light nie dobił artylerii albo ktoś tam. Renegade na otwartym polu, on tam jest łatwy do dobicia, popełnia moim zdaniem bardzo duży błąd.
Ja mam ogień krzyżowy ze Su i z Artą i ze Skodą. Wydaje mi się, że to będzie kwestia czasu, kiedy go rozwalimy. Alpine Tiger z lewej strony przejeżdża, nie wiem, czy wy to widzicie. Więc ja schowam się... Oho, dobra, nie ma go. Ekstra. To jest do, jak najbardziej do wygrania. Więc teraz przejadę sobie na drugą stronę, czyli tutaj. Emil jest na jeden strzał, 56 TP dużo nie ma. Mam Skodę i mam Artę w razie czego. Mam cztery pociski. No spróbuję wychylić, może kogoś złapię. Jest jakiś samotnik. Emil jest po drugiej stronie. Nie wiem, co jest Isu, ale wiem, że Emil 50 TP jest tam. Czyli ja w mieście mogę mieć tylko i wyłącznie tego Alpine Tigera, który jest na 3 strzały, no i Isu, który nie jest na 3 strzały. Ale od Isu ja mogę uciekać, mogę gdzieś się chować, coś robić, więc moja misja jest prosta. Artyleria pewnie nie będzie tu wcelowana. Rozwalam Alpine Tigera i gdzieś gram na czas Isu. Nie powinienem zginąć. O, zobaczcie, że jest Alpine Tiger, ja nie mam spota. I on mi się wychylił pod celownik, bo nie wiedział, skąd został wykryty, ja go zaświeciłem. Ja nie wiem, gdzie jest to Isu, ale poczekam sobie gdzieś tu przy tych budynkach. On może teraz na mnie jechać. A ja sobie skorzystam i przeładuję sobie cały pakiecik, magazynek. 50 TP tam, Emil tam, one nic mi nie zrobią, więc na spokojnie. Ja nie wiem, czy tutaj się coś nie przewaliło, czy to była kwestia kamery. Nie, chyba się tam nic nie przewaliło, chociaż kurczę, pewności nie mam. Może tam być Isu. No zobaczymy. Jadę dalej miasto i szukam Isu po prostu. To jest mój cel, żeby go znaleźć i rozwalić, no bo mogę sobie przyjąć jeden strzał. A to jest w ogóle ten dwulufowiec Isu, którym wczoraj grałem. To też ciekawe. No i gdzie jest to Isu? Gdzie jest to Isu? Czy ja cię znajdę gdziekolwiek? On może się spodziewać tego, że ja będę wyjeżdżać z miasta, więc... jakieś turbo zaskoczenie to już nie będzie pewnie. Emil jest tam, nie wiem, co jest 50 TP. Ale chyba zjeżdżam w dół, chyba zjeżdżam w dół. Isu może być gdzieś tu na kampie, a 50 TP w wodzie, ale to najwyżej zjadę po 50 TP, a Isu już nie powinno po mnie zjechać. No. Fajny wyciąg, 5 fragów, więc warto zrobić specjalistę już w tej sytuacji. Ja jest 50 TP tam. On zostanie rozwalony i jest Isu tutaj. Isu strzeliło. Ja nie trafiłem, ale mogłem sobie pozwolić już na taki nonszalancki strzał. No bo, wiecie, miałem dużo pocisków, totalny chill i mogłem to zrobić. Ale i tak wrzucam ładowanie, żeby mieć ten, no nie wiem, większe bezpieczeństwo, większą kontrolę nad tym wszystkim, że tam raz bym nie przebił, teraz coś by nie poszło, chociaż w sumie teraz żałuję, że ładuję, no bo mogę go już dobijać, a tak to pewnie Skoda mi zabierze tego fraga. No ale trudno, jest po asyście, jest też fajnie. Została artyleria, czy ja gdzieś znajdę artylerię? Powinienem, pewnie jest na wprost. Skorzystam z intuicji, przerzucę się na apeki, żeby mniej kredytów wydać, chociaż to może być błąd, bo teraz muszę na 100% oddać dwa strzały i jeżeli raz się odbije albo cokolwiek złego zrobię, no to jest słabo. No jest ta Arta. Pierwszy strzał wchodzi. I drugi strzał wchodzi. 7 fragów, 5000. Moim zdaniem rewelacyjna bitwa. Zobaczymy, jakie będą screeny. 5105, no bo jeszcze był strzał na ślepo w ten czołg ciężki. 112 to nam weszło. Oznaka mistrzowska, as pancerny, specjalista, duży kaliber. Dobre bitwy na tym TL7, ale chyba widzieliście w tym filmie, że pewnie gdybym był innym czołgiem, to robiłbym więcej uszkodzeń i te bitwy były jeszcze lepsze. Ale to zagranie na przykład na Zatoce Rybackiej, fantastyczne. To była TL7, nie miejcie takiego złudnego obrazu, bo to nie jest bardzo dobry czołg. To jest czołg poniżej przeciętnej, przeciętny. Nie ma takiego wielkiego zastosowania, więcej wad niż zalet. Obejrzyjcie koniecznie recenzję na głównym kanale. I ja się z wami żegnam, życzę wam rozsądnych aukcji, licytacji i w sumie wszystkie te leaky, czyli jakby ujawnione informacje ze strony WOT Express się sprawdzają i wszystko zanosi na to się, że jutro będzie WZ 111 Q-Lin i to będzie ostatnia aukcja, więc dzisiaj TL7, jutro najprawdopodobniej WZ-ka, która niczym się nie różni niż drzewkowa WZ-5, a tylko ma skinę.
Ale to zobaczymy jutro rano pewnie. Też nagram dla was materiał z jakiejś bitew na żywo i kilku tam przemyśleń. Trzymajcie się, miłego dnia, do zobaczenia na streamach, filmach. To elo!